Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Ale jak to, trzy dinozaury w jednym zestawie? A no tak, w zestawie Lego Duplo. Dinozaurowa szkółka zawiera 27 elementów, kosztuje katalogowo 90 zł, naturalnie w Alto ten zestaw jest tańszy, a w środku znajdziecie 3 dinozaury oraz figurkę Claire. Oczywiście klocków nie ma tutaj zbyt wiele, no bo jakby nie patrzeć, mamy fragment jakiegoś zabudowania, ale Pteranodon, Triceratops oraz Brachiozaury naprawdę robią robotę. O, pokazuję wam pudełko z tyłu, chyba tak. Bo z przodu i z tyłu wygląda dość podobnie, ale z tyłu ma plomby. No to myślę, że co, jak to w przypadku Lego Duplo na tym kanale, pooglądamy sobie zawartość pudełka i przy okazji też złożę ten zestaw, pokażę wam wszystko po kolei, no bo nie widzę tutaj innej opcji z tego względu, że tych elementów jest po prostu niespełna 30. No to lecimy z tematem i co my tutaj mamy? No jest jakiś taki fragment skalnych zabudowań. Tutaj mamy choinkę, a w tle... Na początku myślałem, że to ognisko, ale to najpewniej po prostu jest gniazdo Pteranodona. No i mamy też tutaj zaprezentowane wszystkie dinozaury, no i figurkę Claire. Tutaj też możemy zobaczyć, jak tym zestawem się pobawić, ale szczerze mówiąc, to chyba zabawa jest taka, że dinozaury dziwią się, dlaczego w walizce nic nie ma. No dobra, jeśli chodzi o zawartość, już otwieram pudełko i zaglądamy do środka. Znajdziemy tutaj kilka klocków luzem. A dokładnie takie trzy płytki. Jeden z dinozaurów też jest luzem, bo mamy tutaj Brachiozaura, a pozostałe dinozaury znajdziemy w tym worku i tutaj mamy jeszcze trochę budulca. No dobra, instrukcja wygląda w ten sposób. Mamy tutaj kilka albo może i kilkanaście kroków, no raczej kilkanaście. Ja zmienię lekko kadr, poskładamy sobie to i od razu pooglądamy zestaw. Chyba możemy zacząć układanie, no to jeszcze tutaj niech będzie, że Brachiozaur wraca na swoje miejsce, bierzemy dużą płytkę, a tutaj układamy sobie po bokach te dwa skosy, następnie muszę znaleźć płytkę 2x4. Rzadko kiedy składam Duplo i szczerze mówiąc aż dziwnie się czuję, kiedy te klocki są tak ogromne, ale one są tak fajnie spasowane. No dobra, idziemy w takim razie teraz stawiać ścianki boczne i jeszcze jakaś roślinka by się przydała, która ma być umiejscowiona w tym miejscu. Następnie robimy dach na tej konstrukcji i zwieńczenie, cyk. Pierwszy element zestawu już został złożony, no to pora zająć się choinką. Jeśli chodzi o choinkę, to składamy ją też w bardzo prosty sposób, mianowicie raz, dwa, trzy i cztery i zwieńczenie 5. Jeszcze przydałaby się tutaj, nie wiem, jakaś gwiazda na sam czubek, a jeśli chodzi o ostatni element, czyli to gniazdo, robimy to w ten sposób, cyk, cyk i cyk. Tutaj jeszcze sobie zapinamy ten element, który ma imitować, no powiedzmy, to gniazdo, a jeszcze posadźmy sobie tutaj Pteranodona. A dobra, to chyba w ogóle nie ten kwiatek dałem, bo ten ma być tak luzem, a ten ma być wpięty tutaj. Ustawiamy sobie figurki, no i co? Zamykamy walizkę. O, walizka jest fajna, bo w przeciwieństwie do tej, która jest z normalnego Lego, to tutaj to wszystko jakoś tak lepiej się dopina. Mam wrażenie, że tamta rozpada się wręcz w rękach. Oglądamy, oglądamy! Nie dzieje się tutaj jakoś specjalnie wiele, nie mamy jakichś specjalnych zadrukowanych elementów, bo takie fajne rzeczy były w tym poprzednim zestawie z Duplo, który też wam kiedyś na kanale pokazywałem. No ale jeśli chodzi o to, co tutaj się znalazło, no to po pierwsze mamy to gniazdo, na którego wierzchu siedzi Pteranodon. On jest w ogóle przeuroczy, kompletnie nie wygląda tak jak te normalne duże Pteranodony z Lego. Jest naprawdę śmieszny, wygląda troszeczkę jak jakaś krzyżówka pingwina z jaszczurką, tak mi się kojarzy. I w ogóle jego głowa kojarzy mi się bardzo mocno z marchewką. Przeuroczy odlew. No cóż, dalej. Idąc, mamy choinkę. Tutaj absolutnie bez rewelacji. W ogóle to, że ona jest zwieńczona w taki sposób, być może te drzewa były obcinane, skracane i przez to też wygląda to tak, a nie inaczej. No i mamy tak. Tutaj jeszcze takiego kwiatuszka luzem. A jeśli chodzi o drugi kwiatuszek, on jest osadzony na tej podstawce. Co to jest? Pewnie jakieś wejście do jaskini albo czegoś takiego. Zrobione też raptem z paru klocków, więc absolutnie bez szału, no ale ewidentnie, jeśli chodzi o szał, to on jest tutaj przy tych dinozaurach. Zobaczcie, jak uroczo wygląda ten słodki, mały Triceratops. Ma takie uśmiechnięte oczka. Wszystko też tutaj jest bardzo ładnie dopracowane i szczerze mówiąc, mam wrażenie, że też jakość tworzywa jest jakby lepsza, aniżeli tych normalnych dinozaurów z Lego. Nie mam pojęcia. No i jeszcze Brachiozaur naprawdę wygląda świetnie. Czemu my nie dostaliśmy do tej pory Brachiozaura w tym, no nazwijmy to, dorosłym, no starszym Lego? Bo ten wygląda świetnie i gdyby też
taki właśnie dinozaur, albo jakiś inny, może Diplodok, pojawiły się w Lego, to byłoby naprawdę świetnie. I na koniec mamy jeszcze figurkę Claire, wyposażoną w walizkę. No i jeśli chodzi o walizkę, możemy sobie zajrzeć do środka, ale niestety, jak mówiłem wcześniej, jest ona pusta. No a co do figurki Claire, wygląda całkiem nieźle. Ma tutaj taką bluzeczkę zawiązaną na supeł na samym środku. Fajna fryzurka i w ogóle, jeśli chodzi o figurkę, jest spoko, aczkolwiek ona jest zdecydowanie dużo większa od tych dinozaurów. No okej, może nie od tego, bo ten jest nieco wyższy, ale biorąc pod uwagę jego gabaryty, to i tak Claire jest olbrzymem. Wiadomo, że filmy w uniwersum Jurassic World są skierowane do nieco starszych odbiorców aniżeli 2+, ale wydaje mi się, że najmłodsze dzieciaki też mogą mieć frajdę z zabawy dinozaurami. No i tutaj dostajemy aż 3 sztuki tych zwierząt. Dodatkowo figurka Claire i trochę klocków do zbudowania otoczenia. Zdecydowanie fajna sprawa. Okej, to nie jest może tak fajny zestaw jak ten z tyranozaurem, który wam swego czasu pokazywałem, ale jeśli najmłodsi chcą uzupełnić kolekcję dinozaurów o Pteranodona, o Triceratopsa i Brachiosaurusa, to zdecydowanie warto po ten zestaw sięgnąć, bo czemu by już od małego nie wtłaczać do głowy świadomości, że kiedyś dinozaury istniały? No myślę, że to jest świetny motyw, żeby właśnie zaszczepić u dzieci zainteresowanie prehistorią. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!